Pytanie ze 100 punktów. No dobra, to czekamy. Ale to na koniec może kupimy, no bo trochę będziemy z tym chodzić. A wiesz, że nam kosysarz zdjęcia robił? Co? Kosysarz. No taki fotograf tutaj. No to będziecie w gazecie jakoś. No. Kaszubskiej telewizji. Na spotkaniu Platformy Obywatelskiej nas pokażą. Co są? Dobra, to my będziemy tu stali. No, to ładnie. No, to ładnie. Chyba pada. Takie mam wrażenie. Ale ręki się uczyć nie da. No, a powiedz, gdzie jesteśmy? Nie raz, bo musiałem się przygotować przed występem. Jesteśmy na Truska w Kobraniu, 1 lipiec 2017. No i zaczynamy swoją przygodę z Truska w Kobraniem, z imprezą, którą nam tu przygotowano. Nie znamy dokładnie, że tak powiem, harmonogramu imprezy, ale ma być fancy, szpak i ktoś tam jeszcze. No. I masa truskawek. A gdzie jesteśmy, powiedz? Jesteśmy na Kaszubach. Na Kaszubach, Brodnica Górna, to jest Złota Góra. Tak. No, a tak w ogóle to cześć.
Hej, hej. Słuchajcie. Byłam przed chwileczką na Tuska w Kobraniu i jesteśmy, ale szybko przybiegłam do samochodu, bo tak leje. Zobaczcie, co się dzieje od rana. I to nie sposób chodzić, bo tam są, wiecie, stragany, wszystko. Ja tutaj zostałam. Zobaczcie, jest jedna wielka mgła, nic nie widać. Jest po prostu... No koniec świata, takie oberwanie chmury i tak wieje jeszcze w dodatku, że w ogóle nie sposób tam chodzić. No Artur tam jest, jest jeszcze ten kolega i nie wiem, no teraz no ja nie będę po deszczu chodziła. Nie wiem, czy to przestanie w ogóle padać, ale nie zanosi się, żeby miało przestać. Szkoda, bo w ogóle, no nie wiem, no ma być koncert i... Ale to naprawdę, wiecie, tam są same pola i tam jest scena zakryta, ale dla widowni jest wszystko odkryte i nie sposób no, stać w takiej ulewie. No Artur kupił truskawki, tam kobiałkę truskawek. I co, no nie wiem, no zjeść coś, ale to... Nie wiem. To chyba się nic nie zmieni, także chyba wrócimy do domu, bo wygląda na to, że po prostu nie przestanie padać, bo to się nie zanosi. I tak wiecie, zacina, jest taki wiatr przy tym silny. W ogóle ubrałam się cieplej, Artur też się ubrał cieplej, ale to mimo wszystko jest tak zimno przez ten wiatr. Totalne oberwanie chmuru, no jestem załamana. A wiecie, truskawka branie, nie wiem czy wiecie, bo tutaj w tych rejonach na Kaszubach to jest po prostu takie coś jak święto truskawki. Truskawka ma swoje święto i można tutaj kupić truskawkę pod każdą postacią. Pod każdą. Możecie zmiksowaną, zblendowaną, różne napoje z truskawek, różne mikstury, truskawkę, wiecie, jakieś tam ciasta z truskawek. No wszystko, czego dusza zapragnie, także ja nie wiem, no nic chyba z tego nie będzie. Jeśli coś się zmieni, to jeszcze się do Was odezwę, ale chyba nie bardzo. Także na razie tymczasem, pa, pa.
tak słabo rozwija się truskawka branie. O, i tutaj też wszyscy uciekli, zobacz. W niezbyt przyjemnej aurze na truskawkobraniu. Ma być szpach i też, nie wiem czy mówiłem, mają być inni, nikogo nie będzie, znaczy dla nas przynajmniej. Spadamy z tego deszczu. Spada cały czas, już od nie wiem kiedy. Dobra, tym kończymy do końca. Cześć. Dzień dobry. Co robisz? Mój po. Tak wygląda człowiek rano, niewyspany. Proszę, co ty tutaj robisz? Eksperyment. A co to będzie za eksperyment? Mój Boże. O matko. Do zupki chińskiej ser? No, tak sobie myślę. No i teraz to musi naciągnąć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A chcesz mam ci to przykryć? Nie. Nie? Nie, nic naciągnie. I to myślisz, że będzie się ciągnęło ten ser? Nie wiem, czy się będzie ciągnęło, ale eksperyment co robi. Możesz syna nakręcić? Nie, bo syn poszedł. No. Hej, witajcie. Już jest dzień następny. Wczoraj byliśmy na truskawkobraniu, ale mało widzieliście, ponieważ... no nie za dużo widzieliście, trochę widzieliście, ale ogólnie lało, padało, cały czas był wiatr, długo wcale nie byliśmy. Tylko kupiliśmy truskawki, czereśnie i szybko... tam pooglądaliśmy jeszcze, ale nawet nie czekaliśmy, wiecie, miał być koncert, szpak miał śpiewać, chciałam być i tam jeszcze dwa zespoły, ale no nie dało rady, bo to dopiero wieczorem, mamy byliśmy wcześniej i nikt by tam nie wytrzymał stać na deszczu w takim wietrze, bo jeszcze gdyby to był taki po prostu letni deszczyk, by tak się piło, to jeszcze pół biedy. No wiecie, parasol i można stać, ale tak zawiewało, tak ścinało ten deszcz, że mówię, dobra, trudno, innym razem. A najciekawsze jest to, że w ogóle organizator przełożył termin na późniejszy, żeby pogoda była lepsza. No, to polepszył. I chciałam wam pokazać, co kupiliśmy. Więc tak, tutaj już troszeczkę zjedliśmy. Wczoraj, znaczy Artur w sumie zjadł. To są takie truskaweczki wczesne, takie bardziej jasne, a to są późniejsze truskaweczki. One są ogromne, powiem wam, że są takie wielkie, normalnie nie wiem. Także, o zobaczcie, jaka truskawa. Także za chwileczkę robię ciasto truskawkowe i jeszcze kupiliśmy 1,20 kg czereśni, już wczoraj zjedliśmy większą część, także... Po prostu powiem wam, że truskawki duże nie są jakieś takie, te jasne, te wczesne nie są w ogóle za słodkie, także zrobię ciasto z tych ciemniejszych, a te to sobie tak zjemy, wiecie, może z jogurtem, z cukrem, mrozić jeszcze nie będę, bo w ogóle one były o wiele droższe niż te truskawki, które są w sklepie, no bo to wiadomo, święta, święto truskawki, to tam wiadomo, że ludzie stoją tam, no chcą zarobić po prostu więcej, więc to tam się jedzie i tam się wie, że czy czereśnie, czy truskawki, czy jakiekolwiek owoce będą tam o wiele droższe. Także to nie było dziwne. Kobiałka 20 zł. Kobiałka 20 zł, no także widzicie. No tanio nie jest, ale są naprawdę te truskawy, ja nie wiem czym one są pędzone, bo zobaczcie, to jest normalnie... Czereśnie? Mutant, a nie truskawka. A czereśnie? Czereśnie po ile? Po 17, nie? Po tak. No. Także no zobaczcie, jakie te truskawy są ogromne. No taka truskawka? Nie wiem. No ale są. Dobra, także będę robiła za chwilę ciasto truskawkowe. Chciałam zrobić w sumie dwa ciasta, ale chyba mi cukru nie wystarczy, a nie chcę...
nie chce mi się do sklepu iść. A Artura też nie będę chyba mordować, żeby skoczył. Także zobaczę, jeśli mi wystarczy, to zrobię dwa, a jeśli mi nie wystarczy, to zrobię jedno. I po prostu truskawki się zje. Albo jutro, jak się pójdzie do sklepu. Także dobra, no widzimy się za chwilę. Będę przy Was, z Wami jakby robiła ciasto. Także pa! No hej, już jestem przy tak zwanych garach. Wszystko sobie przygotowałam. I wiecie co, na szczęście dosłownie 3 dni temu w sklepie kupiłam proszek do pieczenia, bo wiedziałam, że już nie mam. No i chyba coś przeczuwałam, że będzie jakieś ciacho. Więc na szczęście mam proszek do pieczenia. A niestety nie zrobię dwóch blaszek, bo po prostu co? Aha, bo mam tylko jedną kostkę margaryny. Ale pokażę Wam. Już Wam pokazywałam, jak robiłam śliwkowe ciasto. No ale pokażę Wam jeszcze raz. To jest przepis z tego mojego zeszytu, co już to ciasto milion razy robiłam. Dla tych, którzy mają ochotę, to proszę sobie tutaj zatrzymajcie i sobie możecie zrobić pauzę i po prostu sobie przeczytać. Mam nadzieję, że tak będzie widać. Dobra. A jakby coś, to piszcie do mnie na maila, to Wam przyślę. Zrobię zdjęcie i przyślę Wam. Nie ma problemu. Dobra. Więc tak, mam już wszystko przygotowane. Będę sobie tutaj robić. A mam czereśnie i sobie zajadam. I są pyszne. Naprawdę. No i tak, dobra, to ja może Wam po prostu zjadę na dół i wszystko pokażę, co i jak. No i tak, mam tutaj 4 białka, tutaj mam 4 żółtka, już rozdzieliłam, tutaj mam kostkę margaryny rozpuszczoną, tutaj mam cukier, tam mam jeszcze mąkę, ale jeszcze nie rozdzieloną, także teraz po prostu będę ubijać te białka, będę ubijać z cukrem. No i po prostu, wiecie, pomalutku cukier wrzucać i ubijać. No, co tu dużo gadać. Także zabieram się do pracy. No.
sypialniku. A ja teraz idę jeszcze troszeczkę dom ogarnąć i widzimy się za jakiś czas. No, sprawa jest następująca. Jedno ciasto upiekłam, a Artur teraz pojechał po kolegę go zabrać z dworca, odebrać, ma do nas przyjechać i powiedział, że wejdzie do sklepu, jeszcze mi kupi margarynę, także będę jeszcze piekła drugie, no bo wiecie, no jeszcze kolega, tak jak oni się dobiorą, a to są dwa takie łasuchy na słodkie, to naprawdę, jak oni się dobiorą, to ja nie wiem, czy coś zostanie, a jeszcze chcę znajomym dać tutaj blachę, także blaszkę, no bo to nie taka duża blacha, to taka jest, nie wiem, tam 20 parę centymetrów na 20 parę. Także to nie jest taka największa. Gdzieś tak, nie wiem, za 20 minut to będę robiła drugie. Także dzisiaj mam dzień z ciachem. No. Także widzimy się później. Nie wiem, czy jeszcze będę mogła coś tam nagrywać, bo wiecie jak to... Oj, no i gdzie mi pod nogi włazisz, no? Co tu chcesz? No, a jest... przestało padać. I zrobiło się tak parno. Nie ma deszczu, ale jest parówę. No. Dobra. Także tak. Ja już sobie wszystko przygotuję. Tylko później tam, wiecie, tą margarynę roztopię i ten. Także jak przyjadą, to ja już tylko zrobię, wymieszam, wleję truskawki. Będę miała wszystko przygotowane. I będzie szybka akcja. Także pa. No i teraz drugie idzie. Drugie pokroiłam tak, truskaweczki. Idzie do piekarnika. No. Jedni pieką ciasto, już drugie. A drudzy, proszę, co robią? O, tak jest. Jeszcze się przyciąga bezczelnie. Nawet oczu mu się nie chce otworzyć. Słodziak. Ojena. Co tu się wyprawia? Co tu się wyprawia? No dobra, idę. Nie przeszkadzam. No i tak się przedstawia ciacho. Do jednego dodałam troszeczkę kwasku cytrynowego. Artur kupił i pomyślał, powiedział, że kilka kropel, dosłownie kilka kropel na całe ciasto, żebym dodała, żeby było troszeczkę takie słodko-kwaśne. No więc dodałam. No powiem Wam, że pycha, rewelacja, po prostu miód, malina, normalnie rewelacja. No, że tak powiem skromnie bardzo. No. No. Pan profesor. Zdrowstwujcie, towaryści. Co wy działajcie? Artur właśnie w komentarzu został posądzony o to, że nie może sklecić zdania. Ja po prostu jako prymityw totalny już nie potrafię nie umie, nawet słowa. Że jak, że masz problem z konstruowaniem. No, nie można być idealnym, nie? Ja żem się cofnął całkiem. Od tej szkoły, z którą skończyłem ostatnio, cofnąłem się, słuchajcie. Do tyłu. Już teraz, niedługo. Jak to mówią, cofnąłem się do tyłu. Ja żem w rozwoju, tak? No. Także powiedziałam, że kazałaś jeszcze troszeczkę kwasku cytrynowego dodać. No ja tak myślałem, że kwasek cytrynowy... Kilka kropelek dosłownie. Patrzcie, no oto to cudo. Z sycylijskich cytryn. No. No, także jąkający się Artur... Nie bądźcie na mnie tacy źli, no.
Ale to wiesz, to tylko jedno. To co, prymitywy już nie mają prawa żyć? Wszyscy mają prawo żyć, jest wolność, a prymityw to już co? Jesteś prymitywem? No. No. Bywa. Bywa. Nie kneblujcie ust prymitywom. Wszyscy mają prawo głosu. Zobaczcie, niech się jąka, a jaki autorytet. A trzeba czekać czasami kilka sekund na jego słowo. Tak. Żeby wypowiedział. Gdzie? Gdzie? To? No ale widzisz, to widać, ty jeszcze za mało się jąkasz. Nie no. Dobra. Głowa do góry, lato jest, a nie tutaj smucić się i mną, kurna, zajmować. Tak. No. No, ale wiesz, każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. Ja... Więcej uśmiechu. Ja jestem... Patrzcie, zeszło, jak ja jestem opalony. No. Patrzcie, widzicie? Znacie, jaka ja jestem blada. No. W porównaniu do Artura, aby wydawało się mi, że ja jestem opalona, a jednak nie jestem. No. Ale to jest kwestia, wiecie, ja się nie myję, nie? No. On się nie myje, no bo to wiecie, prymitywy się nie myją. Jak chcecie być opaleni, to nie myjcie się tak często. No. Albo w ogóle najlepiej. A teraz mam taką dla was sprawę inną. No, chodź tutaj. Ja mam dla was taką inną sprawę. Z innej teczki. Ja często obserwuję na różnych vlogach, mając możliwość uczestniczenia w tym, co Mysza ogląda. Obserwuję, że no, dziewczyny, vlogerki, no wiadomo, no. Jedzą bardzo zdrowo, a tu jakieś nasionka, tego, nie chmielu, tylko siemienia lnianego, a to jakieś gruszeczki, a to no, cuda, no takie wiadomo, no, takie, no typowo takie zdrowe. No. I teraz i taka konkluzja. Bo zobaczcie, tutaj zdrowo, zdrowy tryb życia i tak dalej. A później dziewczyny na przykład zaobserwowałem, no niestety muszę to powiedzieć. Na przykład kładziecie sobie lakier nitro na paznokcie. No tak. No tak. Lakier nitro na paznokcie, później to zmywaczami. Przecież to jest dopiero chemia. I zobaczcie sprzeczność tego. Jaka jest? Czego bo te ręki nie widziałem. Ale ja myślę, że nikt się bo zobaczcie sprzeczność. Nikt nie zastanawia się za bardzo, że, bo dziewczyny chcą po prostu ładnie wyglądać. Ja rozumiem. No to jest trucizna, to jest prawda. Ale zobaczcie, no, ale... zobaczcie teraz. Zwracacie uwagę na to, czym są malowane ściany, nie? Żeby tapeta nie była toksyczna. Żeby klej nie był, żeby tak, farba nie żeby, była. Żeby kurna nie było, wiecie, jakichś odczynów później na skórze, albo żeby alergia. Alergia. No, żeby nie było czegoś takiego, a kładziecie sobie lakier nitro i zmywaczem później po pazurach, a przecież tu są zakończenia nerwów. Zauważcie, ja nie jestem lekarzem, ale zauważcie osoby, które palą na przykład bardzo mocne papierosy. Mhm, typu na przykład ekstra mocne. To od zobaczcie, trucizny tutaj mają. To zobaczcie, nie tyle, ale zobaczcie jakie jest porażenie. Porażenie kończyn, tu są końcówki nerwów. Są porażenie. Oni nie mają czucia, nie? Po wielu czasami latach tak, no, czasem tak zauważcie, jak ktoś pali mocne szpulki. To jest prawda, ja też się z tym spotkałam, że palacze nałogowi, którzy bardzo dużo palą papierosów mocnych, to nie mają tutaj czucia po prostu w palcach. To też się z tym spotkałam. Dobra, ale, wiadomo, ale nie, że, ale wiadomo, tu, są, tu są te. I teraz wymalujecie tu paznokcie sobie. Nie malujcie, kurczę, nie malujcie paznokci. Po prostu wystarczy mydłem albo wcale nie myśl tak jak ja. No i jak możecie, ale to nie jak stosujcie. Ale ktoś nie wie, co to jest to nitro. Nie, i nie stosujcie tyle na twarz różnych tych podkładów i tak dalej, bo zdrowa cera bierze się tak naprawdę z tego, żebyście się nie dały wmanipulowywać w to, co przemysł kosmetyczny wam proponuje, bo oni muszą cały czas funkcjonować, cały czas muszą się pojawiać nowe rzeczy, specyfiki, no, i tak dalej, tak jak jest w odżywkach. Znaczy nie, makijaż to jest jedno, tak? Makijaż to tam chociaż niektórzy nie lubią się malować, ale makijaż to chociaż od czasu do oko, czasu. Usta. Oko i usta. Artur zawsze mówi, żeby nic na twarz nie kłaść, bo to właśnie zatyka wszystko. No tak. To jest prawda, każdy to wie, że to z biegiem czasu jest niefajne. Ale na przykład ja uważam, że używanie na przykład dużej ilości, wiesz, jakichś tam płynów, tych różnych kremów i tak dalej, to też jest za dużo, to jest niezdrowo. Ja w ogóle, zobacz, zobaczcie jak dziewczyny na przykład... A zobaczcie kiedyś, na przykład nasze babcie, co one miały, że one nie miały wrzodów.
No, one moja miały matka, pryszcze. Moja matka, ja nie pamiętam, żeby ona miała choć jednego wrzoda, ale ona nic nie używała. Pryszcza, a nie wrzoda. No wrzoda, pryszcza, jak to zwał. Nie miała ani jednego, ale ona nic nie używała. Grama nie użyła. Dla mnie to był fenomen w ogóle. No. Moja siostra też nie używa. Ja wiem, taka jest prawda. Ani jednego pryszcza nie ma, nigdzie. Bardzo rzadko, no to jest po prostu, to jest dla mnie naprawdę coś dziwnego, żeby one używały. I nie mają, uwierzcie. Ja też osoby, które nigdy nie używają żadnych rzeczy do makijażu i też nie mają żadnych problemów z cerą. Nie bierzcie tego diabelstwa. Usta, oko, ewentualnie tu coś tam, no tak, żeby, nie wiem, może czy są takie suche pudry, czy no jakby są, to tam. Są. Ale nie, bo zobaczcie, bo jak wy to zapchacie sobie te pory, no to kurde, no co jest? No tak, no tak. O, telefon ci dzwoni. No. Także cóż, no widzicie dziewczyny, słyszałyście, każdy o tym wie, no ale my chcemy jakby, nie? Mimo wszystko, mimo tego, że mogą być jakieś sywki, różne rzeczy, to i tak chcemy ładnie wyglądać. Także... Nie, wiesz, jeszcze nie byłem tam. Trudno, trudno. Dobra. Słuchajcie. No sprawa się przedstawia w ten sposób, że... To jest prawda i to jest prawda z tymi lakierami, co ja się normalnie naczytałam, nasłuchałam. To jest prawda, bo to jest trucizna, to jest po prostu trucizna, no ale wiecie, jakby nie idzie to bezpośrednio tam powiedzmy do krwi, nie wiem gdzie, no jakby sobie skórę obrudzić, ale to też, to wiadomo, to jest jakby paznokieć niby chroni, ale to też wlicza się w jakby ciało ludzkie, więc nie wiem. Na pewno to przenika. Lekarz by wam powiedział pewnie swoje, no na pewno nie jest to nic zdrowego, ale w końcu wszystko jest praktycznie niezdrowe. Co nie zjemy jest niezdrowe, co nie wypijemy jest niezdrowe, wszystko jest niezdrowe. Lakiery też są niezdrowe, zmywacze są niezdrowe, wszystkie kosmetyki są niezdrowe, no ja nie wiem, no. No ogólnie, wiecie, trudno się mówi. Nie wszystko musi być zdrowe i super. Dobra, kończę dzisiejszego vloga, dzisiejszo-wczorajszego vloga. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, pa, pa.